Witam Was z serca Borów Tucholskich, gdzie marzenia zamieniam w rzeczywistość. Staram się nagrywać dla Was jeden filmik w miesiącu, bo takie mam możliwości czasowe. No i właśnie się zorientowałam, że to jest ostatni moment, żeby nagrać listopadowy odcinek. Przy tej okazji chciałam podziękować wszystkim Państwu, którzy zasubskrybowaliście kanał Różana Zagroda, za wszelkie bardzo sympatyczne często komentarze, pytania. Wszystkie czytam i odpowiadam na wszystkie pytania, jakie zadajecie, czy to na YouTube, czy na naszej stronie na Facebooku Różana Zagroda, czy na Instagramie. Chętnie dzielę się wiedzą, doświadczeniem, które tutaj buduję, zyskuję każdego dnia. Tak więc zachęcam Was, abyście pytali. Tak jak mówię, zawsze odpowiadam chętnie na Wasze pytania. I oczywiście proszę o więcej polubień i subskrypcji. Mam nadzieję, że ten kanał jest dla Was inspirujący. Dla mnie, jeśli chociaż z każdego filmiku wyniesiecie jedną inspirację, jedną jakąś praktyczną poradę, czy też chociażby jedną jakąś rzecz, którą chcielibyście zastosować, jakąś nową informację, to jest dla mnie wystarczający powód, żeby dzielić się historią Różanej Zagrody. Dzisiejszy filmik miał być o ściółkowaniu i generalnie o pracach w Różanej Zagrodzie, jesiennych pracach w Różanej Zagrodzie, ale jak widzicie, trochę plany mi się pokrzyżowały. Listopadowy odcinek miał być o pracach jesiennych w Różanej Zagrodzie. Miał być o rodzajach ściółek. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda nasz kompost, którym ściółkujemy róże. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda dobrze przekompostowany obornik. I nowość, to znaczy, jak wykorzystujemy ściółkę z runa owczego. Bo to jest coś, co teraz w tym sezonie zastosowałam. I troszeczkę zmienię ten film, ponieważ nie będę w stanie Wam wszystkiego pokazać, ale przecież mogę opowiedzieć. Tymczasem zaglądniemy sobie do kurnika i zobaczymy, jak się mają nasze kury, które teraz chodzą sobie po obejściu. Wypuszczamy je na całe pole. Ruzia, która wcześniej, nasza przybłęda, piesek, która wcześniej polowała na kury, już się z nimi zaprzyjaźniła i nie robi nam takich numerów. Zajrzymy sobie do obornika, bo pokażę Wam, jak wygląda przekompostowany obornik. Zajrzymy sobie również do lawend i przejdziemy się po zagrodzie. Naprawdę aura jest teraz piękna, jest pięknie, słonecznie, mroźnie i dzisiejszy spacer myślę, że również dla Państwa może być pewną przyjemnością. Zobaczcie, zagroda śpi. Przysypana puchową kołderką. Gdzieniegdzie jeszcze na różanych krzewach znajdują się owoce, których nie zebraliśmy, no ale są one dosyć zdrowym i pożywnym pokarmem dla zwierząt, które odwiedzają Różaną Zagrodę, jak i ptaszków. Zobaczcie, tutaj pod kołderką z śniegu są nasze sadzoneczki tymianku. Tak one wyglądają. Mają się dobrze i mam nadzieję, że w przyszłym roku pięknie nam się rozwiną te tymianki i będziemy mieli w sprzedaży tymianek świeży, jak i jego przetwory. A teraz zajrzyjmy do naszego kurnika. Jak wiecie, kurnik w Różanej Zagrodzie jest mobilny, natomiast teraz w okresie zimowym wypuszczamy kury. Już jesienią właściwie zaczęliśmy je wypuszczać luzem na teren zagrody. Zobaczcie, kurki sobie chodzą, włażą mi wszędzie praktycznie, na rabaty. Natomiast jak mi nie wydłubują tulipanów spod ziemi, to wszystko jest w porządku. O, Ruzia już tutaj biegnie do nas. Na szczęście już nam nie poluje na kury. O. Tak wyglądają nasze kurki, łażą sobie po zagrodzie luzem. Ale chciałam Wam pokazać kurnik.
Kurnik jest ocieplany, gdybyście się zastanawiali, czy naszym kurom nie jest zimno o tej porze roku, bo faktycznie temperatury spadają poniżej zera, nawet do 8 stopni tutaj na Kociewiu. Kurnik jest ocieplany, ma 10-centymetrową warstwę wełny mineralnej w ścianach, ale też Waldek zainstalował im takie lampy, które w nocy włączamy i podgrzewają nasze kurki, żeby nie wymarzały. I całkiem dobrze im tam jest. Sporo też słomy dokładamy, żeby miały jak najgrubszą warstwę tej ściółki. No, kura się trochę denerwuje, więc idziemy dalej. W międzyczasie chciałam Was zaprosić do naszego Domku Marzeń. Domek Marzeń jest również otwarty zimą, więc jeśli macie ochotę wyjechać z miasta, uciec z miasta i zatrzymać się na chwilę, poczuć przyrodę, zażyć spokoju i ciszy, to zapraszamy do naszego Domku Marzeń. Jest on ogrzewany kozą i całkiem komfortowo można sobie o tej porze roku w nim zamieszkać i pobyć właśnie na łonie natury. Idziemy sobie teraz w kierunku lawendy. Lawenda jest przysypana, jak widzicie, śniegiem. No i dobrze, bo to będzie chronić ją przed ewentualnym działaniem mrozu. Ale też od razu chciałam Państwu pokazać, co w tym roku testowałam, bo ściółkowałam lawendę. Niestety nie udało mi się wszystkich prac zrobić kompostem naszym, ale też dostałam od zaprzyjaźnionego leśniczego runo owcze. O, tutaj jest pod śniegiem i to runo owcze właśnie układałam wokół lawend, ale też podróże. Jest to świetna ściółka naturalna, która będzie się powoli rozkładać, zasilać rośliny, chronić je przed działaniem słońca, wysychaniem i przed chwastami. Kapitalna rzecz. Ja wiem, że w tej chwili nawet można kupić ściółki, takie maty do ściółkowania z wełny. Są niestety bardzo drogie. Ja miałam to szczęście, że tutaj zaprzyjaźniony leśniczy hoduje ekologicznie owce i miał runo owcze, zostało mu, którego nikt nie skupił, więc mi po prostu podarował. I dzięki temu mogłam okryć róże. Te szczególnie historyczne nimi okrywałam. Z tego, co się orientuję, taka ściółka, mata ściółkująca z wełny owczej, jest doskonale chroni przed inwazją ślimaków, które nie lubią widocznie szorstkości czy struktury takiej maty. I z tego, co producent ostatnio mówił nam na szkoleniu dla ekologicznych rolników, na maty z wełny owczej ślimaki po prostu nie włażą. A więc jeśli macie kłopot ze ślimakami u siebie w ogrodzie warzywnym, może warto rozważyć zaściółkowanie warzyw w przyszłym sezonie matą z wełny owczej. Teraz chciałam Wam pokazać, jak wygląda dobrze przekompostowany obornik. Zobaczcie, ten obornik leży tutaj no już rok, ale wcześniej był jeszcze u rolnika, też trochę leżał. On ma wygląd po prostu czarnej ziemi. Taki przekompostowany obornik jest świetnym materiałem do ściółkowania. Jest gotowy wtedy, kiedy wygląda jak ziemia. Jak nie ma już tej słomy, takich wyraźnych kawałków kupy, tylko po prostu wygląda jak taka fajna, czarna ziemia. I takim właśnie przekompostowanym obornikiem ściółkowaliśmy też róże w tym roku. Jak zauważyliście, ten obornik leży sobie pod taką czarną folią. Jest to bardzo ważne. Jeżeli chcecie, macie możliwość zakupienia obornika, to żeby on się dobrze przekompostował, musi być przykryty czarną folią po to, żeby uchronić, żeby nie przerastał Wam chwastami, żeby deszcze nie wymywały z nich
składników odżywczych i żeby nam po prostu się fajnie przekompostował. Zaglądnijmy sobie jeszcze do naszych róż historycznych. Zobaczcie, jak bardzo są jeszcze ulistnione, zupełnie jakby na innym etapie wegetacji się zatrzymały. Nie wiem, czy je mróz zaskoczył. Mam nadzieję, że im to nie zaszkodzi, bo w przeciwieństwie do nich róże dzikie, pomarszczone, właściwie zgubiły wszystkie liście i jak widać, one już sobie śpią, niczym się nie przejmują. Czekają do wiosny. Jeśli chodzi o róże pomarszczone, to są to naprawdę bardzo odporne zawodniczki. I o ile przy różach historycznych mam sporo pracy, bo jednak dbam o to, żeby je odchwaszczać, dbam o to, żeby je ściółkować, dawać tego obornika sporo, to o tyle te pomarszczone róże są niezwykle odporne, to naprawdę są róże, które radzą sobie praktycznie ze wszystkim. W tej chwili ja nie odchwaszczam ich. One muszą sobie radzić. Nie odchwaszczam, bo po prostu nie mam na to czasu, nie ma takiej możliwości, żebym mogła to zrobić. Jeśli chodzi o róże pomarszczone, to dbaliśmy o nie bardzo mocno przez pierwsze 2 lata ich tutaj wzrostu. Były ściółkowane z rębką, kartonami, słomą, no wszelaką materią organiczną, obornikiem. W tej chwili radzą sobie same. Oczywiście obornik jest wskazany, więc podlewanie gnojówkami. My też używamy takich nawozów z fermentacji alg, które zawierają aminokwasy, które też świetnie wpływają na rozwój roślin. To jest nawóz ekologiczny, więc tym nawozem również zasilamy nasze rośliny, ale już ograniczyłam te prace do minimum, jeśli chodzi o różę pomarszczoną, te prace takie pielęgnacyjne. Na wiosnę wytnę tylko suche pędy. Nie będę również ich w przyszłym roku cięła, pozwolę im dorosnąć do jakiegoś metra, 1,20 m. A jeżeli urosną wyżej, to wtedy nożycami do żywopłotów będą cięte. Moi drodzy, to wszystko dzisiaj w różanej zagrodzie. Zapraszam Was już dzisiaj na grudniowy filmik, w którym będziemy piekli rogaliki z konfiturą różaną, oczywiście z różanej zagrody. Mam kapitalny przepis na przepyszne, bardzo aromatyczne rogaliki i będziemy to robić w grudniu. Już dzisiaj Was zapraszam i do zobaczenia. Mówiła do Was Aneta z różanej zagrody. Pa, pa!